Witam serdecznie wszystkich zapalonych czołgistów, tych, którzy grają na PC-cie, tych, którzy grają na konsoli, no i tych, którzy grają w Blitza. W tym odcinku zobaczycie bitwę na konsoli, na Xboxie. Gracz o nicku Hincul, którego już dobrze znacie z mojego kanału, współpracownik społeczności World of Tanks na konsole, właśnie pokaże nam bardzo dobrą swoją bitwę na medzie. Obiekt 140, radziecki med 10 poziomu. Cześć, Hincul. Cześć, witajcie, witaj, Paja. No, co jakiś czas coś tam pokazuje właśnie, jeżeli oczywiście też rozgrywacie ciekawe bitwy na konsolach, czy też może macie super bitwę na Blitzie, też możecie wysyłać. Słuchaj, Zatoka Rybacka, oczywiście znana mapa, i w zasadzie można powiedzieć, robisz to, co ja również robię na tej mapie, czyli na początku próbuję wyspotować to, co wjeżdża do miasta. To może powiedz właśnie tak twoimi słowami, czy właśnie tak chciałeś na początku rozegrać tą bitwę? Tak, patrząc na drużynę, gdzie nikt nie pojechał tutaj właśnie na środek, postarałem się po prostu wyświecić te pojazdy, które próbują przejechać do miasta. Ale jak zobaczyłeś tutaj, babcia cały czas się kręci, a to nie jest moim zdaniem dobry ruch, grając właśnie babczatem, żeby wystawiać się na pierwszą linię, nie tym pojazdem. No, ja tutaj staram się chować za te krzaki. Na tych krzakach, tak powiem ci szczerze, że nie ma takiego może kamo jak na PC-tach, gdzie te krzaczory zdecydowanie lepiej działają niż na konsolach, tak mi się przynajmniej wydaje. Ten kamuflaż tak łatwo nie spada na PC-cie. No i tutaj na razie cały czas próbuję tego barczata obijać, żeby się go pozbyć w dalszej bitwie, żeby mieć już spokój. Mhm. Ale jak widać, na razie nie dostajesz spota i możesz bezkarnie tłuc barczata, z tego co widzę. Ale tak widzę, że na C1 jakiś heavyk zaatakował waszego. Nie wiem, czy to widzisz na minimapie. Tak, widzę, no. No ale to... O, czegoś takiego nie ma u nas, jak te, można powiedzieć, blokady z drutów kolczastych na środku mapy. To jest w trybie wojny. Aha. To jest właśnie jest taki tryb specjalnie zrobiony, tryb wojny, gdzie te budynki są właśnie zniszczone, jak widzisz tutaj, na przykład nie ma dachu, tutaj są też poniszczone. To jest, mamy właśnie taki tryb wojny prowadzone są. Tak samo na Ruinbergu też mamy. Jest dużo ciężej też gra się, z tego względu, że te blokady cię cały czas zatrzymują, jakieś, czy to jakieś deski, nie wiadomo co. To po prostu, no, takim można powiedzieć, bardziej cięższym elementem gry, gdzie naprawdę można zawiesić się na nim i zostać, tak? A jeżeli chodzi o ten tryb wojny, to tak jeszcze przypomnij, wiem, że kiedyś już informowałeś o tym trybie, ale tak przypomnij w jednym zdaniu, na czym polega ten tryb. No po prostu budynki są zniszczone, jest więcej właśnie takich fortyfikacji, jakichś porobionych, tak jak tutaj widzimy. No i jeszcze jest takie efekty, jakby działa strzelały po prostu artyleria, gdzie może to też być mylące z tego względu, że tak jak widzisz, tutaj jest jedna arta, no i czasami możemy po prostu dostać. Myślimy, że to na przykład jest taki efekt z gry, a tak naprawdę możemy dostać od arty, od przeciwnika. Aha, czyli normalnie tak samo jak zwykła bitwa randomowa, tylko że cała mapa wygląda bardziej jakby w czasie wojny wszystko się działo, nie? Tak, ma taki efekt po prostu dodany, zrobiony, żeby to było nie takie ładne, wszystko piękne, tylko żeby to było takie zniszczone. Okej, okay, tam mówiłem, że atakują drugą flankę, no i zostało to przejęte, czyli można powiedzieć, twoja drużyna zrobiła to samo, tylko że z drugiej strony, nie? Ale chyba delikatna przewaga jest przeciwników, z tego co widzę. O, powiem ci szczerze, że ja tu dość często mam takie właśnie bitwy, gdzie
przeważnie przewaga jest przeciwnika, a później trzeba po prostu to wyciągać i dość często to się zdarza, naprawdę. No tutaj jest, była już, trzema pojazdami prowadzili, a powoli, powoli ich doganiamy. Aczkolwiek no i teraz... powiem, że tutaj dość sporo dobrych pojazdów jeszcze zostało, bo jest i Chieftain, u was tego pojazdu nie ma, jest Esetka, naprawdę jest i E5, jest tych pojazdów jeszcze takich dobrych dość sporo. Chieftain jest na 8 poziomie. A MK5? Mamy Chieftaina na 10 poziomie. MK6. Aha! Zaraz on tutaj będzie, ten pojazd pokazany mniej więcej. Jest na środku w tym momencie, te trzy pojazdy, które stoją właśnie na środku. Właśnie od niego dostałem. Niesamowite celne działo ma, tam jest skupianie 1.5. Naprawdę pojazd bardzo fajny. Miękki jest jak Conqueror, ale działo ma coś niesamowitego. Przeładunek tak samo, 6.70 chyba. Mhm. Dobra, czyli... zjechałeś, żeby trochę powalczyć z tymi czołgami ciężkimi, no i jak widać zaczynają kapować i wasi, i przeciwnicy. Esetka. No tak naprawdę sytuacja trochę niezbyt miła dla ciebie. Chociaż ta esetka jest... tak trochę się boi. A nie, wjeżdża. Jest pełna, no już nie do końca, no ale gra na trolu i jedynie to tutaj no, teraz przyjąłem niepotrzebnie. No nie mogłem po prostu uciec, no ale cóż, zrobię po prostu sklejkę i będę go doił. Tak jest. No jak widać, pociski podkalibrowe, więc ładnie wchodzą. No i setka, jak widać, to chyba nie jest takie proste, bo przypominam, o! Amurak! Tak, dostajesz Amuraka. Oczywiście przypominam, że na konsolach gracze grają na padzie, więc to jest całkiem inna gra niż na klawiaturze, ale da się przyzwyczaić. Na konsoli gra troszkę, można powiedzieć, pomaga, nie? Jest takie przycelowanie do czołgu, widzę. Chyba, no, nie? Nie. Znaczy to jest, powiem ci tak, ja używam, jak na przykład gdzieś są jakieś cele, to po prostu takiego szybkiego auto-aima, gdzie mi czołg szybciej nacelowuje i wtedy po prostu po przymierzeniu mogę spokojnie bić. Po prostu chodzi o to, czy mamy przestrzał na niego, czy nie. Nieraz pokazuję, że nie mam przestrzału, ale jak przyceluję, mimo wszystko można po prostu trafić. Nie zawsze... powinien się niby cel świecić na czerwono, ale nie zawsze tak jest i... musimy sami przymierzyć. No i teraz cóż, widzę, że objeżdżasz mapę z drugiej strony. Czy właśnie co teraz planowałeś? Na środek znowu, czy? Planowałem ich wziąć po prostu od flanki, od prawej strony. Ja wiem, że te pojazdy były na środku. Tylko jedynie to wiem, że były Chieftain i była T10. Nie wiem, gdzie jest AMX. Magazynek właśnie został. Ja go nie widziałem od początku bitwy. Nie wiem, gdzie on jest. I po prostu chciałem te pojazdy, które są na środku, obijać. No i coś tutaj przede mną właśnie jest. Prawdopodobnie AMX. No jest tutaj T10. No i jest właśnie AMX 50-120. No i Chieftain chyba jeszcze żyje, tak? Tak. Jest Chieftain, jest cały czas na środku. Właśnie teraz został on na środku, a AMX jest przede mną. Postaram się po prostu tego AMX-a pozbyć, z tego względu, że to jest jednak magazynek, 4 pestki, dość groźny przeciwnik. A z Chieftainem, no jeszcze można sobie jakoś radzić, aczkolwiek zobacz, jest pełny, no i różnie to może być. No to może za chwilę zobaczymy, jak wygląda ten Chieftain. No, trochę daleko jest, no podobny do Chieftaina MK5, z daleka, no musiałbyś podjechać, ale teraz nie wiem, czy będzie jakiś bliski kontakt z nim. Raczej będę się po prostu starał go tutaj od tyłu objeżdżać. Także nie wiem, czy będzie go dobrze widać.
ale pojazd naprawdę bardzo fajny. Bardzo groźny. Nie wiem, co ten gość robi, bo on jest pełny. Zobacz, tam jest Carnarvon. On jest, można powiedzieć, na dwa strzały od tego Chieftaina i nie wiem, co on robił w tym Chieftainie. Dlaczego on nie wjechał na niego po prostu, nie? Dla mnie to dobrze, ja miałem go od tyłu i mogłem go tutaj atakować. Tak jest. No. I teraz już ładnie Chieftain, zainteresowany bardziej Carnarvonem niż tobą. Ale nie, już teraz ci oddał. No i tak, został zniszczony. Jeszcze zobaczmy, bo tutaj dość sporo chyba tych obrażeń było, tak mi się wydaje. A więc tak, 9,5 tysiąca ponad obrażeń. No, zablokowanych 1500, asysta, no i jak widać 1839 bazowego expa. No i cóż, bardzo ładna bitwa. To ja ci bardzo dziękuję za pokazanie bitewki. No i co? Do zobaczenia w kolejnych super bitwach. Dzięki śliczne. Dzięki również Tobie, Faja. Pozdrawiam, trzymajcie się. No, na razie.